To nic, że długi jest marsz ponad sterem. Maszerujemy sobie dalej. Ułani werbują, strzeżycy maszerują. Leśna wędzówka. Czym się różni bushcraft od survivalu? Bushcraft polega na przebywaniu w dziczy. Zabieranie jedzenia z tego, co mamy w domu. Choćby fasolka w słoiku. Choćby jakieś jedzenie, jak ja teraz wziąłem. Survival polega bardziej na przetrwaniu w dziczy, na wytrwaniu w ekstremalnych warunkach, zdobywanie jedzenia takie jak pałka wodna, rozpalanie ognia łukiem brzywiowym. Już nie wspominając o krzesiwie, ja swoje krzesiwo gdzieś zgubiłem, muszę kupić nowe. A szkoda, bo fajnie nim się rozpalało, miałem taką fajną rozpałkę. To sobie maszeruję. Tak się grunt wygląda. Mundur to stary USWZ-93, niezawodny. Gruby materiał. Nie to co te nowe wzory 2010-2019, co się drą i rozrywają. Sobie pomaszeruję. Bushcraft to piękna pasja, łączy nas miłość do lasu. Chciałbym pozdrowić wszystkich leśnych towarzyszy, którzy wędzują po lasach. Niech bezpieczeństwo będzie z wami. Niech się darzy dużo poroża. Przede mną jeszcze jakieś 1,5 godziny marszu. Albo nawet i dwie. Także tak jak wspominałem, no survival to typowe przetrwanie w dziczy, tak? Są poradniki dotyczące tego, jak się zachowywać, jeden człowiek nie jadł 10 dni podczas takiego maratonu na survivalu. Także jest to ekstremalny wyczyn. Ja słynę z tego, że głodniej, jak tylko smażę kurczaka w lesie, już mam ochotę go wszamać. I dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Filip Piotrowski. Dziękuję.